Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Z Alengrada. W dzisiejszym odcinku. Czemu ja mam takie kurde lagi? Czemu ja mam tylko 20 FPS-ów? O, dobra, wróciło do 4, do 50, dobra. Dzisiaj sprzedaję mój siewnik stary. Kupuję nowy. I tak. Sprzedaj. 450 tysięcy. Czyli kurde, nie będziemy stać. Kupujemy sobie siewnik. Oczywiście Amazona. Dzisiaj będzie trochę brutalny film, można powiedzieć. No bo tak nie powinno się robić. Dzisiaj będzie brutalny film, no bo będę siał 15-metrowym takim małym ciągnikiem, no ale dobra no. 226, 14 tysięcy, a ja już nie mam kredytu. No kurde, jakbym miał 14 tysięcy jeszcze do wzięcia, to by był nowy ciągnik, ale to jednak... Na kolejnym odcinku będzie nowy odcinek. Co? Na kolejnym odcinku będzie nowy nabytek, najwyżej. Nowy ciągnik. A dziś robię brutalną rzecz, bo testuję mojego 260-konnego z siewnikiem 300-konnym. W sumie. No ale to 15 metrów, to zobaczymy, czy to w ogóle pójdzie. Czy pójdzie, ale jak to będzie jechać szybko, to tego to ja nie wiem. Oczywiście nasiona na gospodarstwie, oczywiście nie pszenica, nie nawóz, nie jęczmień, nie orys, nie rzepak, tylko soja. No oczywiście 12 rok, jak widać. No i witam we wtorek, 11 lipca. Nie wiem, widać jak cholera to będzie na nagraniu, że są nagi, bo ja czuję nawet, że są nagi. Tak się czuję w sumie, jakbym grał na starym... Jakbym grał na starym kompie i na Osinie. Ale czemu są takie lagi? Czy coś mi się aktualizuje w tyle, czy mi się wydaje? A może miejsce na dysku się kończy? Dwunastka jest... Kurde, 14... A ile za dwunastkę dostanę? 5000 chyba, nie? No. Kurde, jakby wpadł jeszcze jakiś kontrakt na nałożenie, ale no nie ma. Niestety nie ma. No dobra, trudno. Przeżyję jakoś. Ogólnie to swoją drogą ciekawie to wygląda. Oczywiście tam po sężniku też będzie soja, więc... Jeszcze pierwsza dawka już jest nawożenia dana. I ja to miał wapnować. Ja to miał wapnować, ale dobra, nie będę wapnął. Po soi to się zwapnuje. O właśnie, po soi nowym nabytkiem to zwapnuje. Dobra, to brzmi pa. Myślę, że to będzie brzmiało jak piękny plan. No. Albo myślałem, że może, jakby w maju był odcinek z siewu soi, bo soje może siać w maju. Czy nie może? Ale mi się zdaje, że może. No może. No to wtedy na stówę bym miał już ten nowy ciemnik. No ale dobra, no. Bo bym dostał z paneli. Ale dobra. I tak powiem, dobra. Nie ma to nie ma. Ogólnie od początku tego dnia dzisiejszego, jak w sumie wszedłem tutaj na serwer, wiedziałem, że są się wysoi. I tak sobie pomyślałem, kurde, no wypożyczać czy wypożyczać sobie siewnik, znaczy siewnik. Czy wypożyczę sobie siewnik 8 i zobaczę z tym do 4, ale mówię, to 8 to za dużo mi to nie da. A 15 mówię, muszę kupić siewnik, żeby to szybko, fajnie szło. No i tak sobie kupiłem. Znaczy nie, wróć. Wszedłem sobie na save'a i wpadłem na pomysł, żeby właśnie zrobić takie coś jak teraz. Czyli przedostawać tego mojego Deutscha z 15-metrowym siewnikiem. No wiadomo, tam na dole jest płasko, więc on sobie da radę. Zobaczymy tu po tą górę tutaj największą, jak to będzie szło. Bo tego to w sumie zamiast jestem ciekawy. Dobra, nasypię w sumie do pełna ten nawóz. Przecież teoretycznie nie muszę, ale... Ale wiadomo, lepiej żeby było na przyszłość, niż bym miał ciągle jeździć i dosypywać ten nawóz. Przecież nie powinienem dosypywać. Bo powinno, no znaczy starszy na te siebie, ale zobaczymy.
No soi niestety nie da się nic zrobić. Czy da się, tam są jakieś produkty na jakieś tam mleko sojowe czy coś. Ale ja chyba się w to nie będę bawił, bo to miał być czysty farming. To miał być bez modów produkcję. Ale na produkcję z modu przyjdzie inna seria, inne mapy. Myślę, że na dużo, dużo ciekawsze produkcje. Mówię, jakieś tam fabrykę chipsów może na przykład się otworzy kiedyś. Kładę, że jak chipsy, no to trzeba ziemniaki, ale no to już wiesz. No, na flecie na pewno nie będzie fabryk. Żadnych. No bo to polska seria, to nie widzi mi się. Chyba, że jakiś stary młyn. Chyba, że jakiś stary młyn na mąkę, to może, to wtedy jeszcze mogę, okej. Stary, ładny młyn na mąkę, żeby był, to tak. To jest to tak, taką produkcję tak, ale żeby jakieś nowoczesne budynki, to chyba nie. Nawet nie wiem, kiedy się flet na sali zakończy. No w sumie go dopiero zacząłem, a już mówię, kiedy się zakończy. No nie wiem kiedy. Dobra, rozkładam tego gada. No i sieję, bo ja za 20 minut wychodzę z domu. Oho! No to może być grubo. Czy nie? Dobra, idzie. Idzie. Ciężko miał żyć, bo pod górkę delikatnie było. A to taką maluteńką górkę. Więc robi się późno. Dobra. No robi się późno, masz rację. No bo jest kurde już 17:48. A ja muszę sobie to na tym nagrać. Nagrać nagram, ale wrzucić to mogę sobie jutro. I chyba widzę, że będzie przesunięcie o jeden dzień wszystkich odcinków. Ale dobra, to się da. A zresztą, jak się nie uda nagrać, to się nie uda i tyle. Zresztą to powiedziałem nawet to na vlogu wczorajszym, który było 10. No, zrobiłem sobie ten dzień przerwy w niedzielę. Znaczy dzisiaj w sumie zrobiłem ten dzień przerwy, bez odcinka jest. Mógłbym w sumie 18 jest, to mógłbym teoretycznie ten vlog opublikować, ale wtedy znowu bym musiał się jutro spinać, żeby nagrać odcinek na wtorek, nie? A tak, to jest niedzielka. Na spokojnie. Musiał się spinać, żeby to szybko nagrać dzisiaj i to jutro szybko rzucić. A tak, to jest na wtorek, więc. A na środę dopiero. A na środę będzie M-Creek. No, na środę będzie M-Creek, na czwartek będzie Baleron. Albo Balerona sobie na niedzielę zostawię, bo Wielmoże nie wypuszczę. O! Wielmoże nie wypuszczę i będzie dobrze. Bo nie zdążę nagrać Wielmoże raczej. Znaczy, nagrać bym zdążył, bo w sumie to jest cały tydzień mam do Wielmoże, ale. Ale wolę sobie odpuścić ten jeden tydzień Wielmoży. I skupić się na tych. Tutaj seriach z 22 są ważniejsze niż Wielmoża. O, Wielmoże wiadomo, wysiedlenia kręci zajebiste, ale. No ale jak tam raz nie będzie, to co? Nic się nie stanie. A teraz jak będę miał wolny popołudnia po prostu. Chociaż to już niedługo w sumie, bo za chwilę się z niebo zaczynałem i to tak. Też już będzie ciężko z tym czasem, więc może nawet odcinków nie będzie zwykłych. Ale zobaczę, jak będę miał ogarnięte. No, gier Kruksy na pewno się będą pojawiać, no bo to mam wrzucone aż do 5 sierpnia, więc. Więc gier Kruksy nie umrze. No, ale dobra. A teraz chyba zrobię tak, że przed drzwiami. Chyba sobie przedłużę odcinki z Czechów, żeby mieć zakończone Czechy i tyle. Że jak wrócę po żniwach już na nagrywanie, to żeby już tylko Wielmoża była. Wiadomo, że jak już będzie tylko Wielmoża, to już będzie 6 serii, więc już będę mógł sobie wepchać sobie Balerona jednego więcej. A czemu Balerona? Bo tak. Balerona z tego względu, że jest najbliżej do końca. No tak patrząc na tę serię, no to Elengrad jest w sumie najdalej do końca.
Też teraz mam ten większy siewnik 15-metrowy, więc teraz już trochę sprawniej to powinno pójść. Oczywiście sobie to zwałuję w wolnym czasie po odcinku. A teraz sobie sieję bezproblemowo. Ile zasieję, tyle zasieję. Już hektar 30 zasiałem, więc... Właśnie o tym przejazd mi chodziło, żeby tutaj jechać prosto pod tą górkę. Żeby nie męczyć się na pół siewnika. No dobra, 18 jedzie, więc... No bo jest... Mapa Elengrad jest zajebista, podoba mi się. Szczególnie te łąki, no bo pola to są takie... Trochę skopane według mnie, no bo są za płaskie. No bo to jest sama płaska tekstura i tu tak sobie jedziesz i jedziesz tylko. No ale dobra, no. Dlatego się cieszę, że łąki będę przerabiał na pola. A łąkę chyba sobie tutaj płasko na chwilę. Chociaż... Zobaczę, bo w sumie kostki będę robił na mapie, więc... Na pewno każda łąka na pewno przed przerobieniem będzie na pewno zrobiona na siano. Bo siana muszę mieć dużo. No na razie nie potrzebuję tego siana, jakby nie patrząc, no bo... Bo mam tylko 4 krowy, tak, ale... Mam tylko 4 krówki, ale wiadomo, za niedługo będzie z 4 krów się zrobi. No, za chwilę będzie 6 krów. Za w sumie jutro będzie 6 krów. No bo 10% przychodzi jednego dnia, więc. No więc jutro będzie 6 krów, więc już trochę więcej będzie tutaj ten. Tego żarcia trochę więcej będzie szło. O, 3 na godzinę, to zarąbiście. Dobra. 18.30 to 18.30. Oho, powiem. Ogólnie od biedy. Da radę siać tym ciągnikiem. Da radę siać tym siewnikiem i tym ciągnikiem, no ale wiadomo, to jest męczarnia. Znaczy na płaskich polach, tak jak szóstka. No akurat tutaj jest ciulowe pole, ale tylko o domu bym miał straszne problemy. Dlatego chciałem sobie tutaj zobaczyć na tym polu, chociaż wiedziałem jaki będzie wynik, ale... Ale w sumie nawet dosyć dobrze sobie poradził, bo myślałem, że zejdzie do 1 km na godzinę, a nie do 3. Więc tutaj plusik dla Deutscha. Myślałem, że zejdzie niżej. Że zejdzie do jedynki, a nie do trójki. Ha, mój tam. Mi się nie spieszy. A go zaraz będzie szarpać. No i z górki ładnie 18. Wszystko jest zasiane. Pięknie. Picobello. A, bo tu jest dobra. My się tak zastanawiałem, czemu... Czemu ja tu na cały ziemnik nie jadę? Chociaż mam ustawione, że biegnę na 15 metrów. Ale sobie przypomniałem, że tutaj ta droga jest taka... Tak wcięta dziwnie. Więc tutaj chyba najszybciej jeszcze tą dwójkę i jedynkę będę musiał dokupić. I wtedy jak dokupię, no to wiadomo, że ze skosa będzie pracownik sobie tutaj jeździł. Czyli w sumie te kurtki, bo pracowników nie używam. Ale można powiedzieć, że kurtki to też pracownik, więc... W sumie jedno i to samo, tak. Ile mam minut? 14. No dobra, to pomęczymy sobie z 15 minut odcinka tego Deutscha i wtedy będę kończył. No i tak. Landini na pewno też skończy mi uprawę. Pola numer 12. Nie jest moje, ale kontraktowe. Dobra. W sumie to dosyć ciekawie ten Deutschwar wygląda z tym siewnikiem. Nie ukrywając, ale ciekawie wygląda. Wykręcisz kolego, czy muszę przyhamować? Dobra, wykręcił jakoś. Jakoś wykręcił, chociaż dosyć duże problemy miałem już na końcu, żeby wykręcić, ale... Ale dał radę. No, ja tak kocham ten siewnik.
Płynie zarąbisty. 19 na każdej serii w sumie go widzieliście. Chyba na każdej, prawie każdej. No bo na, nie, na polskiej gospodarce tylko go nie było. Bo na polskiej gospodarce był Pottinger. Pottinger? Nie, Wada sztab 8-metrowy i ten, i Horst 9-metrowy. I tak skończyłem serię, to pamiętam, na takich silnikach. No a na Osinie były tamten, ten Amazon też. No i w sumie na wielu innych seriach, no. Na tym napsach, czyli na Czech Walery też był. Nie na Czech Walery, tylko na Czech... Do Walery, do Farm, o właśnie, o to mi chodziło. Ale wiedziałem, że to jest Walery, tylko czemu, nie wiem dlaczego Czechy mi przyszły do głowy. Może przez to, że gadałem wcześniej o Czechach, ale to w 15. Więc nie wiem. Ciężki temat. Znaczy ciężki temat. Ciekawy temat w sumie. I mówię, przy tym okresie przedwakacyjnym, przedżniwnym to chyba... Życie co? Dobra, nie interesuje co. No. I, kurwa, no o czym mówiłem? O czym ja mówiłem, bo zapomniałem. No nie pamiętam, no mówiłem coś o mapach. A! Dobra, już wiem dlaczego skojarzyłem to z Czechami. No bo wcześniej nawijałem o tym, że chciałbym Czechy przydusić i w sumie przed tym, przed żniwami sobie nagrać wszystkie Czechy już do końca. Bo tam zostały w sumie tylko 3 odcinki. Zostało zebrać i sprzedać. Więc 3 odcinki na 3 tygodnie, więc... Znaczy no dla was to 3 tygodnie, a dla mnie to będzie... Będzie w sumie 2, może 3 dni nagrać. Zależy jak mi się będzie chciało, ale myślę, że prawdopodobnie w 2 dni to nagrał. A może wyjdzie tak, że uda mi się tyle odcinków nagrać, no, chociaż nie wiem jak będą długo żniwa trwać. To też jest druga strona medalu. No tego to ja nie jestem w stanie tym. Bo wiadomo, to różnie bywa. Albo pogoda, albo awarie jakieś. I to też tak. Nie wiadomo w sumie, nie? Jak te żniwa będą przebiegać. Czy sprawnie, czy pogoda będzie. Czy będzie, no, czy na przykład będą się maszyny przysuć. No tego nikt nie wie, no. No ale na pewno... Wtedy piątki i soboty bym miał załatwione odcinki, a te 4 dni w tygodniu... Jakoś... Jakoś bym sobie ogarnął. Ale to ja już powiedziałem, jak się nie uda, to się nie uda, trudno. To ja już powiedziałem, jak się nie uda, to się nie uda i tyle. Mówię. W sumie powiedziałem, że do września, no bo w sierpniu to nie wiem w sumie. Nie wiem w sumie jak to w sierpniu będzie, czy w ogóle gdzieś wyjadę na jakieś wakacje, czy nie. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Czy na przykład w pożniwach nie będzie jakiejś roboty, na przykład przygotowanie podrzepak, jakaś uprawa. Nie wiem. Ale... No tego to ja nie wiem, no niestety. Czas pokaże, tak? A później wiadomo, że się to kiszonki, no ale to... To na kiszonki to nie wiem, czy pójdę. Jak ktoś będzie chciał, jakiś gospodarz, co robi kiszonkę, to czemu nie? Na ubijanie. Różnie to bywa. O, kontrakt na Poarace na polu 12 został zrealizowany. Okej. Więc zaraz sobie odbiorę w sumie to. A, za 7000 Stasiek. Za 7000 to i tak chodzą. Ale dobra, siejemy. Dużo już nie zostało tego pola za sianie. Znaczy, no w sumie to bardziej pas. No, ostatni przejazd pod górkę, więc... W sumie na całym odcinku... Zasiałem... 4 hektary już. Bo kiedyś 4 hektary było tutaj z czwórką, bez trójki, a trójka ma nawet nie wiem ile hektarów. Ale też koło 4 hektarów chyba ma, jak kupowałem, nie pamiętam sobie. Yy,
teren. A jestem napisany na jakąś powierzchnię, czy coś? Nie, nie ma. No ale to wołanie wyskoczyło. Dobra, będzie sobie tutaj powoli to wołował. Landini. Ale to po... jeszcze czas. Dobra, co mnie tam jakieś życie kogoś tam interesuje. Dobra, w sumie jak on się wciągnie, to jak on się wciągnie tutaj na górkę, to już będzie szło. W sumie to myślę, że trochę gorzej sobie poradzi. Zwracając na fakt, że to jest 40 odcinek. Nie, ja? Tak? Nie, nie. Dobra, nie masz. W sumie numerki nie mają znaczenia. Znaczy, no mają znaczenie, bo widać ile faktycznie odcinków było, ale... Ale jak nagrywam, to tak zazwyczaj nie zwracam uwagi na to. Na Facebooku nie zwracałem na to uwagę, już jakoś powyżej stówki było. Zawsze mówię, witam was w 101, 102, 100 w którymś tam odcinku. Ale 132 Facebooku były, więc... się udało. Myślę, że Elengrad trochę szybciej się skończy i Baleron niż kurde po... niż po... po czym? Niż po 3 latach, tak jak Felsbrun. No na pewno się szybciej Elengrad ogarnie, no bo wiadomo, mam teraz dniówki odcinki. No i też dlatego staram się tak nie ładować tyle tych serii na kanał. Dlatego widzicie, że Fleds się zaczął w marcu, bo miał być w kwietniu. Koniec marca chyba był, początek kwietnia jakoś. Ale chyba w marcu jeszcze pierwszy odcinek był. Końcówka marca. Jakoś tak to było. No był... No tak był. 16 marca, no to w połowie marca było. Dobra. Przypomniałem sobie. No więc Flet już ma 4 miesiące prawie, że a mamy odcinków dopiero 15 nagrane. 16 w sumie. 16 jest wrzuconych dopiero. No bo wiadomo, to raz w tygodniu jest, do tego też kładę duży nacisk na tę serię, żeby jak najszybciej kończyć i sobie zwiększać liczbę tych serii, tak? Znaczy serii, liczbę odcinków. No wiadomo, jak już... Ja bym chciał mieć taki moment w moich seriach, żeby mieć 4 serie, nie? Do tego dążę, żeby mieć 4 serie. No najlepiej z wojskie dwójki. Jak się 15 pokończą. 5 serii. Żeby z Gearcruxem było 5 serii. Albo w sumie z Gearcruxem 4. Przecież nie wiem, bo po wakacjach miał Kruk wrócić. Kruk za potem oczywiście seria. Z tym Krukiem za potem to też tak może być. Może być ciekawie, może być, może nie być. Nie wiem. Zobaczymy, jak to z tym Krukiem. Czy ona już jest zawieszona? Ona jest zawieszona na razie, seria. Nie, ona nie jest zakończona, tylko jest zawieszona. A Gearcrux, no wiadomo. Są wakacje i nie ma czasu na nagrywanie. A jak Kruk już pisał, że ma czas nagrać, no to kurczę, ja nie miałem czasu. I to tak wyszło. Bo Kruk wczoraj dzwonił, czyli w sobotę mieliśmy nagrywać Gearcrux. Mieliśmy, dobrze powiedziałem, mieliśmy nagrywać. Ale nie nagrywaliśmy, bo ja byłem na działce i... No, tak jak mówiłem, robiłem wywiad dalej. Mówiłem to w którymś odcinku. Robiłem wjazd na działkę i umby układaliśmy po prostu. W skrócie. No to mi to zeszło do 19, albo 19.30 dopiero byłem w domu, tak? Byliśmy. No bo ja tam byłem z bratem i wujkiem. No to wróciliśmy o 19.30. No to co, umyć się, zjeść coś. No i na imprezę, nie? I na imprezę do Kęsowa jechaliśmy na 21. No i zanim wróciłem, to było kurde w pół do czwartej. Byłem w domu i jeszcze wiadomo, godzinę na nie na kompie, tylko na telefonie godzinę sobie jeszcze pograłem. No i była 4.20 i stwierdziłem, że idę spać. No i wstałem o 11 dzisiaj. I całe 11. No wstałem o 11. Zjadłem obiad o 11.30. O 12 byłem już na komputerze. Nagrałem odcinek z Beret, z tym. No, z Mikim.
No dobra, nie, możecie nie wiedzieć, ale chodzi z beretem. Nagrałem tam pod ujęcie, to w sumie nam zajęło pół godzinki. Bo wiadomo, jak wszystko jest ogarnięte, to nagrać taki odcinek to jest maksymalnie godzinę ujęcia. To jest maksymalnie godzina. Przecież jak się ma wszystko ogarnięte, maszyny i pole i wszystko jest ogarnięte na sejwie, to tak naprawdę tylko wchodzisz, pół godzinki jest nagrane. No, pół godzinki jest nagrane i wtedy była 13, to poszedłem w sumie jak to woli, albo do babci, albo do wujka. No bo w sumie to jeden pies. Czy do babci, czy do wujka, no bo to jest jeden i ten sam dom, więc byłem tam do 15 i wtedy od 15 do 16 można powiedzieć. Mówię dzisiejszy dzień, od 15 do 16. Oglądałem sobie YouTube'a. No i tak wtedy o tej 16:30 sobie odpaliłem CS-a, bo mnie oczywiście zaprosili. No to odpaliłem sobie CS-a. No i była ta 17 chyba 20 już. 20 albo 15, coś takiego było. I mówię, nie kurde, trzeba jeszcze odcinek nagrać, bo o 18 na rowery idę. A jednak jest 18:07 i kuzyn napisał, że jednak idziemy o 18:30 jedziemy, więc w sumie no dla mnie to nawet lepiej, że pół godziny później, bo no bo wiadomo, ten na spokojnie sobie odcinek nagram, to raz, a dwa, że trochę się schłodzi. Znaczy tam, no może nie dużo, ale się zawsze schodzi przez te pół godziny, nie? Tam jeden stopień może. Ale to zawsze jest trochę lepiej, jak już jest trochę chłodniej niż wiadomo, o co chodzi. No wiadomo, o co chodzi. Dobra. To taki w sumie kawałek będę chciał poza odcinkiem. Bo ile jest minut? O, dobra, dojdę do końca i będę kończył. Oczywiście tam do tego zasianego. O to mi chodziło, że dojadę do końca i będę kończył odcinek. No, a zasiałem ponad 6 hektarów już. 6,5 hektara zasiałem. Czy na 6,2 aktualnie, ale zanim tam dojadę, to będzie 6,5. Więc ładny wynik. Myślę, że jakbym tak przeciągnął 10 minut odcinek, to myślę, że jestem w stanie to zasiać. Myślę, że byłbym w stanie to zasiać, jakbym przeciągnął tak z 10 minut odcinka. To jest to w sumie dwa długie. Dwa długie przejazdy i wtedy te krótkie. No to w sumie no mogło być około 10 minut. 5 w porywach do 10 minut, no, bo spróbuję w sumie. Zobaczę, ile te dwa przejazdy długie będę robił, bo to tylko dwa, no w sumie można powiedzieć, że 3. Można powiedzieć, że takie najdłuższe to są 3. W sumie 3 długie przejazdy, a potem są takie już krótkie, więc to powinno jakoś w miarę sprawnie pójść. No bo ja tu widzę, że to na 2 razy wezmę to długie. No i potem ten trzeci taki. Właśnie nie wiem, czy kończyć, czy siać dalej. Dobra, sieję dalej. Bo to w sumie dużo nie zostało. A potem jak ja mam po odcinku siedzieć tak długo, to ja wolę sobie trochę przedłużyć odcinek o 5 minut. A wtedy 5 minut mniej po odcinku siedzieć, tak? Że to w teorii tak nie wychodzi, ale wiadomo. Bo on tutaj trochę będzie to wałowo. No ale to się da. To się wszystko da. Ciekawe, czy on zrobi mi przejazd. Czy on tu dojedzie w ogóle? Czy on się tam nie zaknie jakieś drzewo? Ale zobaczymy. Niby jedzie. Dobra, dojechał do asfaltu. Dobra, dojedzie. No wiadomo, jak już będę miał tutaj ciągnik, no to już nie będę. To już będę miał trochę do przodu czas. Bo już tylko wał zapiąć, a ja będę sobie szóstkę siał, to sobie już będzie wałował. Zresztą wałowanie też trochę tu zejdzie, ale to się da. To się da. Zawsze nie lubiłem tego wałowania. Chyba nie wiem, czy sobie w jakimś sezonie nie odpuszczę raz wałowania. Tak sobie, o. Tak dla porównania. Coś wiem, że to będzie 5% mniej plonu, ale wiadomo, to tylko 5%. A ile by czasu mi zaoszczędziło, tak?
No wiadomo, że zimą to ja będę miał praktycznie całe dnie na nagrywanie. No bo zimą to będę chodził do roboty do 16 pewnie, ale wiadomo. Dobra, zobaczymy w tym. Nie wiem, nie będę mówił, co będzie za pół roku, bo skąd mam wiedzieć, co będzie za pół roku, tak? Tego to ja nie wiem. A, ten już jest tu, dobra, widziałem go na minimapie. No i dobra, w sumie dwa przejazdy zrobione. Było 27, a jest 30, no to 3 minuty, bo ja byłem, w sumie 3 przejazdy zrobiłem, jak mnie patrząc. No to jeden przejazd, 1 minutę, tak wychodzi mniej więcej. No tu zostało już naprawdę niewiele do zasiania. I w sumie mogę albo przeciągnę ten odcinek i zobaczę, ile tak faktycznie te pole ma hektarów, bo tak w sumie to nigdy nie sprawdzałem tego. Nigdy tego nie sprawdzałem, a fajnie byłoby wiedzieć, ile takie pole ma hektarów. Dobra. No i teraz już fajnie, bo kolejny przejazd będzie dużo krótszy. I kolejny jeszcze krótszy i to tak fajnie będzie w sumie szło. No bo teraz już widać nawet ile się skróciło, nie? Już nie muszę takich hektar jechać do końca tam, bo po co? No i teraz jak dwa kolejne zrobię, to już w ogóle będzie strasznie krótko. Więc myślę, że to był dobry plan. Dobra, niech on sobie tu jedzie. No. Super, że w rzepak go puściłem. I teraz sobie przegniotę trochę rzepaku, no ale dobra, trudno. Tak w sumie trochę dużo nawet sobie... W sumie tak trochę dużo nawet sobie wygniotłem tego rzepaku. Ale dobra. Oczywiście od razu puszczam już... Ustawiam kurs na wałowanie. Zawsze to te 5 minut sobie tam zwałuję. Wiadomo, 5 minut to zawsze tam jakieś tam okrążenie zrobię naokoło pola, albo prawie całe. Nie wiem, zależy jak mi to będzie szło. Dobra, więc szerokość robocza. Nie szerokość robocza, tylko brak kursu miałem kliknąć. Wiele maszyn, jeden, dobra. Tak ze skosa on to zrobi, czy jak on to zrobi? No tak się myślałem, że on to ze skosa puści. Dobra, tutaj puszczam kolegę na trzeci punkt. No i dobra, ja sobie to dosieję za chwilę. Jestem teraz ciekawy, czy on mi tego tej tekstury nie zmieni znowu na zasiane. Ale nie zmienił, dobra. Myślałem, że zmieni. Skoro siewnik ma kultywator, to myślałem, że on to jeszcze raz zasieje, ale jednak myślę, że nie zasiał, bo nie i tyle. Więc dla mnie w sumie lepiej, że nie zasiał tego. Dobra, 38 godzin już ma ten Deutschwart zrobiony. Ja pierdzielę, a na sejwie jest 100... 105 chyba. O, 109. Dobra, to trochę się walnąłem jednak. 109, a 105 to jest różnica. No była 4 godziny w sumie, no to jest trochę dużo. A w 4 godziny dużo rzeczy idzie zrobić. No w 4 godziny to bym miał ponad połowę mapy Czechów skoszonych w 15, więc no dosyć sporo. No i Czechy się zamkną chyba w 100 godzinach, mi się zdaje. Albo prawie 100, bo tam było chyba 80 parę godzin ostatnio. Może już nawet 90 jest, nie wiem w sumie nawet ile tam już jest godzin na tym Czechach nabite. Ale wiem, że dość dużo, bo na tym, na Wielmorze jest dopiero 40 godzin, więc... No ale Wielmorze, wiadomo, Wielmorze to Wielmorze, tak. Tylko, że na Wielmorze to też trochę inaczej idzie, no bo na Czechach to są duże maszyny, więc... i duże pola, więc to tak w sumie idzie jedno z drugim tak samo. A na Wielmorzy to wiadomo, no są mniejsze maszyny, ale
Ale tam jest zabawa z błotem i jak się wpierdzieli, no to jak się wpierdzieli kombajn albo ciągnik, no to trzeba jechać. No trochę trzeba z gospy przez no w sumie pół mapy, tak? Bo to takie najgorsze jest tam w takim, no na drugim końcu mapy, można powiedzieć. Więc tam jak już usiądziesz, to już jest koniec. Jest takie przeklęte błoto, że ja nie potrafię jego przejechać. Nie ma chyba maszyny, której bym tam nie utopił. No chyba, że ciągnik z rozsiewaczem, do tego jeszcze mi się nie udało utopić. Ciągnika z rozsiewaczem jeszcze nie udało mi się tylko utopić, a tak to wszystko utopiłem tam. Oczywiście chodzi w błocie, tak? A nie, żeby sobie nie pomyśleć, że tutaj na przykład te rzeczy utopiłem albo coś. No i tak jak mówiłem, ja zanim to zasieję, to on sobie te pół okrążenia sobie zrobi. Z wałami, więc fajnie, fajnie. O to mi właśnie chodziło. Szkoda, że na początku sobie w sumie kółka nie zrobiłem. Jak już miałem tą górkę wysianą, to nie mogłem sobie tu naokoło zrobić. To wtedy parę minut by szybciej tutaj bym miał zwałowane, więc dwa kółka wtedy już by na pewno miał zwałowane, ale dobra. Nie myl się ten, co nic nie robi, czy jakoś tak się to mówi. No a pole ma 9 hektarów. Pole ma 9 hektarów, bo już to widzę. Pole ma 9 hektarów, więc 9 hektarów stoi i tam będzie ze 2. Ze 2 hektarki będzie na tamtym kawałku, więc 11 hektarów soi. No, spoko wynik. 11 hektarów soi razy 4000. A to tak nie pójdzie, przecież nie będę wiedział ile to. No to dobra, nieważne. Ale soja chyba około 10 ton sypie z hektara. A 8? Nie wiem w sumie na tyle, ile soja sypie z hektara. No i dobra, ja idę zobaczyć jak tu Landini. No, Landini już jest tu. Więc mówiłem, połowa okrążenia jest zrobione. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa, pa.